dlaczego chce robić ten film? Bo rozumiem, że padnie takie pytanie i uprzedzę to pytanie. Nie chcę, ale muszę. Nie, nie spotkałem się z panem prezydentem Handołanicą. A czy czegoś się nowego dowiedziałem o nim? Nie. Pisze do mnie charakteryzator z Wrocławia. Mówi, panie Andrzeju, najważniejsze wąsy, żeby pan się nie hajtnął na wąsach. I dlatego zrobiłem panu wąsy na próbę. I to mnie tak poruszyło. W pudełeczku były wąsy zrobione specjalnie, żebym się nie hajtnął na wąsach i żebym wiedział, o co chodzi. Dlaczego nie zdecydował się pan zapuścić wąsów, tak żeby uwiarygodnić może bardziej tę rolę? Z bardzo prostego powodu, po prostu musiałbym je zapuszczać mniej więcej rok. Dlatego, że ja mam tak zwany zarost atmosferyczny. Inni mówią piastowski. Więc po prostu rosną mi mniej więcej 3 włoski miesięcznie. Więc nie sądzę, żeby to jakoś pomagało nam zbliżyć się fizycznie do postaci Lecha Wałęsy. Rzucił się tłum dziennikarzy, reporterów na Wałęsę i ktoś woła do niego, a już był prezydentem, mówi, panie prezydencie, tylko 2 słowa. Lech mówi, dzień dobry i do widzenia. Pan powiedział, no i poszłem, na co ktoś mu mówi, panie Lechu, nie mówi się poszłem, tylko poszedłem. Na co on mówi, nieważne czy poszłem, czy poszedłem, ważne, że doszedłem. No i takie rzeczy właśnie budują postać niesłychanie. Czy to jest rola pana życia, czy pan tak odbiera tę rolę? Jeszcze nie ma tej roli, wie pani, po prostu myśmy nie zaczęli jeszcze zdjęć. Więc myślę, że najpierw zróbmy ten film. Ale scenariusz pan zna. Wtedy się spotkamy i ja pani obiecuję, że wtedy pani odpowiem, albo pani mi na przykład powie, czy to jest rola mojego życia. Dlaczego Monika Bellucci nie zagra Oriany Fallaci? Kto wcieli się w tę rolę? A to bolesna bardzo wiadomość. Do pana Andrzeja. Do pana Andrzeja Wejle. Ja króciutko powiem, po prostu my nie mamy tyle pieniędzy. Na tym się kończy moje opowiadanie, a jak komuś się nie będzie podobało, niech se zrobi własny film.